Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny test z McDonalda, także jak się podobają takie odcinki, łapeczka w górę. A dzisiaj przetestujemy sobie filet o fisza. Także ja jadę do McDonalda i zapraszam za chwilę. Dobra, moi drodzy, mój filet o fisz jest już gotowy. Tutaj jest w paczce, także zobaczcie sobie, jak on wygląda. A więc dobra, wyjmijmy sobie naszego filet o fisza. Włóżmy go sobie tutaj. Tutaj jeszcze mamy hamburgera, żeby sobie porównać. No i tutaj standardowo serwetki. Dobra. Przejdźmy do filetu fisza. Jest w takim pudełeczku, takim samym jak macie na przykład Big Maci. Tutaj pisze filet o fisz. No i tutaj już nic nie ma. Tutaj wartości odżywcze. Także jak to się prezentuje, otwórzmy go sobie. No i dobra. Cena takiego filetu fisza, nie wiem ile kosztuje. Ja dałem 6 zł z bonifikatą. Także nie jest to dużo. No i tutaj tak, mamy bułkę, sos tatarski. Tutaj dużo tego sosu, jak widzicie. No i tutaj macie taką rybę, nie wiadomo jaka to ryba, bo nigdzie nie jest napisane. I pod spodem jest ser, tego już nie będę otwierał, bo się nie da za bardzo. I dobra, porównamy to sobie wielkością do hamburgera. No zobaczcie. Zobaczycie sobie na wielkość, jak się różnią. Ja sobie położę hamburgera. Dobra. I tutaj macie hamburgera, a to filet o fisza. No, w filet o fisze jest troszeczkę większa bułka, jest ser, no i jest tutaj ta spora rybka. Ja tutaj standardowo macie tylko kotlet, ogórka, no i cebulka. Dobra, spróbujmy sobie, jak to smakuje. To najważniejsze będzie. Dobra, pierwszy gryz. Jeszcze ciepła ta bułka i rybka. Fajny ten sos tatarski. Ryba naprawdę spoko w takiej panierce. Nie wiadomo jaka to ryba, ale jest naprawdę dobre. Jest dużo tego sosu, także fajnie to współgra wszystko ze sobą. Czuć ten ser od spodu tutaj, jak widzicie. No nie ma tutaj za dużo dodatków, ale moim zdaniem nie potrzeba. No troszeczkę może za mała ta kanapka, według mnie. No ale wiecie, cena też nie jest jakaś bardzo duża. Napiszcie mi, ile taki filet fisz normalnie kosztuje w komentarzach, nawet nie wiem. Ale myślę, że coś koło 8 zł może takie już kosztować, pewnie nie więcej. Jak więcej, no to już bardzo się nie opłaca. No także tyle. Bardzo dobra kanapka. Za niską cenę. Jak się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie i do następnego razu. Trzymajcie się.